Nazywam się Tomasz Mazur i jestem osobą, która od ponad roku prowadzi blog stopdombrowiczowi.pl. Ostatnim razem, kiedy widzieliśmy się na konferencji prasowej, poinformowałem Państwa, że prezydent Dąbrowicz, Konstanty Dąbrowicz, naszego miasta, postanowił, czy ma zamiar złożyć pozew przeciwko mnie z powództwa cywilnego w związku z blogiem, który prowadzę, a który dotyczy działań prowadzonych przez pana Konstantego Dąbrowicza jako prezydenta naszego miasta. Już teraz mogę powiedzieć, że pan prezydent złożył przeciwko mnie pozew do sądu. Co prawda jeszcze nie odbyła się żadna rozprawa, z tym, że razem z tym pozwem do sądu, który poszedł od pana prezydenta Konstantego Dąbrowicza, poszedł również wniosek o zabezpieczenie powództwa. Od tego wniosku, na ten wniosek postanowiłem złożyć zażalenie. Zanim jednak złożyłem to zażalenie, poszedłem do sądu okręgowego w Bydgoszczy, aby zapoznać się z aktami tej sprawy, gdyż wiadomo, każda osoba ma dostęp do swoich akt, kiedy wobec niej jest toczone jakieś postępowanie. A kiedy poszedłem do sądu i przeglądałem te akta, no, natrafiłem na jeden zdumiewający i zbulwersujący mnie fakt. Może powiem w ten sposób. No, każde powództwo cywilne wymaga uiszczenia opłaty. W tym przypadku prezydent Dąbrowicz, składając pozew do sądu, również musiał taką opłatę uiścić. Żaden sąd nie podejmie żadnych czynności bez uiszczenia właściwej opłaty. Te opłaty są zazwyczaj niemałe, dlatego wiele osób czasem rezygnuje od podjęcia czy od wniesienia pozwu do sądu właśnie ze względu na te wysokie opłaty. Ten fakt, o którym teraz mówię, ta opłata, którą prezydent miał uiścić, ważne, czy trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że to prezydent w tej całej sprawie występuje jako osoba prywatna, nie jako prezydent miasta Bydgoszczy, ale jako osoba prywatna, czyli Konstanty Dąbrowicz. I taką też opłatę powinien wnieść i wniósł, jako Konstanty Dąbrowicz, z tym, że te pieniądze nie zostały wpłacone, powiedzmy, no nie wiem, na poczcie, czy w okienku bankowym, czy może przelewem z prywatnego konta pana prezydenta, ale poszły przelewem z konta ratuszowego. Mam tutaj dokument, który mogę Państwu zaraz rozdać i dostarczyć. Jest to dokument, czyli informacja tutaj, przeczytam informację o przelewie z rachunku Urzędu Miasta Bydgoszczy. Jest to konto, właśnie konto ratuszowe, z którego jest tutaj informacja, że przeszło 750 zł z konta ratuszowego zostało przelanych jako uregulowanie opłaty sądowej, która razem z tym pozwem procesowym, znaczy należy podkreślić, że brzmi to jednoznacznie. No i według mnie to jest oburzające, że prezydent Dąbrowicz za publiczne pieniądze, za państwa pieniądze, bo przecież te pieniądze idą z podatków bydgoszczan, sądzi się z mieszkańcami Bydgoszczy. No w tym przypadku niestety ze mną. Ostatnio pojawił się w gazecie ranking najlepiej zarabiających prezydentów największych miast w Polsce. W tym rankingu prezydent uplasował się w czołówce tej stawki. Jest to ponad 12 tysięcy złotych. Można tą kwotę sprawdzić na stronie ratusza. I jest jeszcze jedna rzecz. No, oprócz tych pieniędzy, które prezydent dostaje ze swojego wynagrodzenia, no jeszcze dochodzą do tego różne delegacje krajowe, międzynarodowe. Proszę Państwa, no, proszę mi wierzyć, z tego naprawdę uzbiera się niezła kwota. Mimo to prezydent Dąbrowicz postanowił w tej sprawie użyć publicznych pieniędzy. No, jak Państwo przyznacie, najniższych pieniędzy nie zarabia.